Nie to. Hej, jestem Lach, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Kora. Zapraszam do oglądania. A więc dzisiaj mamy dla was trochę inny odcinek, ponieważ nie mogło być z nami dzisiaj Nancy, dlatego nagrywamy coś, co zupełnie na początku nie było w planach. Mianowicie opowiemy wam wszystkie konie, opiszemy wszystkie konie w naszej stajni, jak i też kółkowe, sportowe i rekreacyjne, więc no, zapraszam do oglądania. W pierwszym boksie od wejścia stoi kucyk o imieniu Jacuś Turbo. Jest on kucykiem Nancy, lecz nie mogła być dzisiaj u nas na odcinku, ponieważ się bardzo źle czuła i nie było jej dzisiaj cały dzień w stajni. Jacuś ma w tym roku 7 lat i jest on rasy chyba kucyk Chinagota, jakoś tak się to chyba mówi. Jest on ładnej maści i w sumie nie wiem, co mam tutaj u nim dalej mówić, ponieważ nie wiem o nim za dużo. Drugim koniem od wejścia jest wałach rasy hanowerskiej o imieniu Silver. Ma on 8 lat i jest on do sekcji rekreacyjnej. Głównie do ujeżdżenia, ale sprawuje się bardzo dobrze w teranach. Naprawdę bardzo dobrze. Dlatego też na przykład jak Nancy przyjechała do nas, to na niego sobie wsiadła na ten teren. Kolejnym koniem naprzeciwko Silvera jest Butterfly, którą na pewno dobrze znacie. Jest to klacz rasy nieznanej. Ostatnio na razie dowiedzieliśmy się dokładnie skąd pochodzi. Ma ona tam chyba 5-6 lat, z tego co pamiętam. Niestety nie znamy daty urodzenia. Jest naprawdę spokojną klaczą i nie jest jeszcze zajeżdżona i tak dalej. Obecnie pracuje z nią z ziemi. Przechodzimy już do kolejnego konia, jest to Ashlord, stoi obok Butterfly, jest Tinkerem. Obecnie jest on właśnie najstarszym koniem w naszej stajni i w sumie chyba pierwszym. Ma 14 lat i obecnie po prostu jest wykorzystywany do zaprzęgu. Jeszcze tam około rok temu wstawiliśmy film właśnie crossowy, wtedy był jeszcze wykorzystywany do takich rzeczy, a teraz już to nie jego lata. Kolejnym koniem obok Ashlorda jest Aura. Jest to moja klacz. Mam ją od około ponad roku. Jest ona rasy Marvari. Została ona uratowana z rzeźni, tak naprawdę. Jakieś tam, no, tam rok temu, no mówiłam to już. Jest ona ogólnie dobrym koniem, ale dla początkujących jeźdźców się nie nada, ponieważ potrafi kopnąć, ugryźć i potrzebuje dobrego używania tam pomocy. Ma ona 6 lat, w tym roku około 7. Przechodzimy do drugiej części stajni, a mianowicie obok Myjki stoi kolejny koń w wałach, Dionizos. Ma on 6 lat. Jeśli wiecie, przez jakiś czas pracowała z nim Kora, ponieważ niestety Aura miała kontuzję i to był taki koń zastępczy. Jest on znany z najlepszych zawodów crossowych z naszej stajni. Wygrał on wiele zawodów. W jednym startowała z nim Kora, a najgorzej mu wychodzi ściganie się z innymi końmi. Po prostu nie lubi tego robić. Kolejnym koniem jest Nelly, potocznie zwana Nel. Jest to koń Nancy, niestety nie ma jej tu z nami, więc po prostu powiem za nią. Ma ona chyba 3 lata, a w tym roku chyba 4, o ile się nie mylę, nie pamiętam dokładnie. Jest ona klaczą pełnej krwi angielskiej, jest ona również siostrą po tej samej matce z Lakim. Obecnie Nancy pracuje z nią z ziemi i oswojeniem, a niedawno nawet pojechała z nią w rajd 3-dniowy oraz zaczęła pulsować na niej samodzielnie. Trzymamy kciuki za ich rozwój. Za boksem Nel stoi Lucky. Jest to mój koń. Jest on wałachem pełnej krwi angielskiej. Po tej samej matce co Nel, jak już słyszeliście przedtem, jak Kora mówiła. Ma on 6,5 lat. I na razie właśnie pracuję z nim tak bardziej po prostu rekreacyjnie. Ale zamierzam z nim pójść w skoki, bo zauważyłam, że on bardzo dobrze skacze jak Inel na swój wiek. Ostatnio, jeśli oglądaliście mój kanał i odcinek, startował on w zawodach crossowych. Były to jego pierwsze zawody w życiu i myślę, że mu nawet dobrze wyszło. Naprzeciwko Lakiego stoi nieusłuchany Andaluz, zwany jako Bolt lub
Tiger, też tak można na niego mówić. Jest on, no tak jak mówiłam, nieusłuchany, ponieważ nie reaguje na łydkę, bata praktycznie w ogóle, jest głupi i nie umie się wspinać, ale dobra. Jest grzeczny w terenach, nie płoszy się niczego i chyba najlepiej wychodzi mu ujeżdżenie, ponieważ jest nauczony kilku sztuczek, no i jest też rasy andaluzyjskiej, a te konie przeważnie są do tego wykorzystywane. 7,5 ma lat. No. Kolejnym koniem już na krańcu stajni jest Moonlight, potocznie zwana jako Moon. Jest ona bardzo wrednym kucykiem, ale da się na niej usiedzieć. Ma ona 8 lat, ale jest bardzo dużą manipulatorką, jeśli chodzi o ludzi i stara się, żeby wszystko było tak, jak ona chce, ale nie zawsze to wychodzi. Po prostu zawsze musi sprawdzić, czy ktoś sobie z nią poradzi. Jeśli nie, no to będzie gleba. Jeśli tak, no to będzie grzeczna przez jazdę. Po prostu nie można jej pozwolić. A jeśli chodzi o jej rasę, jest ona kuckiem Connemara. Jest ona pięknej maści, to widać i no, jest wredna. A tym razem naprzeciwko Moon stoi Icy. Jest to wałach rasy Quarter Horse. W tym roku kończy 10 lat. I taka ciekawostka, jest on z tej samej hodowli, co była Lady. Tylko no, jest bardzo duża różnica wiekowa. Jest on wykorzystywany też do terenów, ponieważ bardzo dobrze się sprawdza. Czasami dla odmiany dobrze się ćwiczy też z nim w westernie, jak mogliście widzieć właśnie odcinek westernowy nasz. Przechodzimy do stajni, która znajduje się na zewnątrz. Znajdują się tutaj konie szkółkowe, na przykład konie źrebne, ale na razie takich nie mamy. Tutaj widzicie kamerę skierowaną na boks z koniem o imieniu Fortuna. Jest to klacz i ma ona już takie 11 lat. Ona koniem szkółkowym i jest ona zazwyczaj na takie pierwsze skoki. Jednak czasami może bryknąć, ale to właśnie, tak jak mówiłam, pierwsze skoki, więc ktoś po prostu już by sobie poradził na niej. A tuż obok stoi kucyk o imieniu Candy. Jego rasa nie jest dokładnie sprawdzona. Ma on tak z 7 lat i możecie go znać właśnie z świątecznego odcinka, ponieważ pojechaliśmy sobie na kucykach w taki mały teren. Jest on taki grzeczny, najczęściej jest wykorzystywany na oprowadzanki, ale pomimo jego postury może się naprawdę szybko rozpędzić. Potem widzimy ten największy boks, w którym stoi w wałach rasy Halfinger. Stoi on tutaj, ponieważ jest to boks zwykle do porodówki, ale nie mamy obecnie żadnych klaczy źrebnych, więc po prostu stoi tutaj, ponieważ jest mu tu wygodnie i dobrze się tutaj czuje, ponieważ kiedyś tutaj już mieszkał. Ma on 9 lat i jest on na takie pierwsze galopy, ale też to nie oznacza, że jest koniem super grzecznym, ponieważ czasami naląży, może bryknąć lub odwalić coś, ale przeważnie jest super koniem i ja kiedyś, w sumie jeszcze niedawno, lubiłam bardzo na nim jeździć. Kolejnym koniem w tej stajni na dworze jest Karina. Na ten moment jest wykorzystywana najczęściej do pierwszych rąży, jak i do zaźrebiania. W tym roku ma 9 lat. W sumie no, nie ma co tu już o niej gadać, jest nudna. Obok Kariny stoi kolejny koń, jest to ogier 6-letni, nazywa się Adios, jest rasy hanowerskiej i mianowicie po nim jest właśnie nasz wałach Silver. Stoi tutaj, ponieważ jest właśnie przyzwyczajony do tych koni i jest on bardzo przyjazny. To tyle, jeśli chodzi o niego. Więc podsumowując, mamy 16 koni razem w naszej stajni. I to by był już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ze mną była dzisiaj tylko Kora. A ja to! Hello, Benz! Bo no, Nancy nie mogła dzisiaj wystąpić. No, to był już koniec. Zapraszam do zasubskrybowania, dania łapeczki w górę i pa pa! Tutaj jest 12. Tam 50. W tamtej stajni mamy tak. Karina Obashoffel. I tam 4, no to będzie 16 chyba. No to mówiłam, że 20. Więc podsumowując, mamy 16. Mamy. Cicho. Mamy 2. Mamy na odwrót czapki. Co?
Podsumowując, mamy dwa konie. Dużo. A my nie lamusy. 20, 50. Nie wiem. Cholera, ja to wiem. Ja nie wiem, nie chodzi mnie to. A wy macie 5 lamusy. Ja nie wiem. Mamy dużo. A wy macie tylko 5. Nie ma? A są dwie, ale już nie mogę ruszyć, nie mogę. Mogę spać. Pomocy! Ja nie mogę strzałkami, nie mogę tym. Jezu. No to chyba escape, cokolwiek, bo ja mam mało czasu. Nie mogę escape. Do przodu. O, jeszcze trochę. Co nagrywasz mojego czubka? Jezus Maria, co to?